Syna i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od tego, który jest, który był i który przychodzi, niech będą z wami. Z Duchem Twoim. Słyszałem, że ta pieśń, piosenka będzie w czasie ofiarowania Słowa Świętego Augustyna. Jesteście piękni, a właściwie jesteśmy piękni Twoim pięknem Panie. Można powiedzieć do was dzisiaj, Moniko, Marcinie, jesteście piękni. I wszyscy są dzisiaj piękni, bo to piękna uroczystość, ale stajecie się naprawdę piękni wtedy, kiedy wchodzicie w przestrzeń Jego łaski. Łaski Chrystusa. Bo niczym są te wszystkie stroje i to wszystko, co jest dodatkiem w porównaniu do łaski Chrystusa i Ducha Świętego, które dzisiaj waszą miłość uczyni miłością podobną do tej, którą Chrystus umiłował Kościół. To dzisiaj się stanie w waszym sercu. My dzisiaj jesteśmy tutaj Kościołem. Nie tylko wam bliscy sercem, nie tylko wiążą nas więzy krwi, ale jesteśmy Kościołem i o tego Ducha Świętego dla was będziemy błagać. Dzisiaj stanie się cud. Położycie fundament pod wasze wspólne życie. I niech tak się dzieje, aby ten Duch przeniknął tę przestrzeń, w której teraz jesteśmy. Aby przeniknął wasze życie. Abyśmy mogli przyjąć wszystkie Jego łaski. Tego, który nas tu zaprosił. Najpierw błagajmy Go o przebaczenie wszystkiego, co sprzeciwia się miłości Boga i drugiego człowieka. Czytanie z pieśni nad pieśniami. Oto ukochany mój. Oto On. Oto nadchodzi. Biegnie przez góry. Skacze po pagórkach. Umiłowany mój. Podobny do gazeli. Do młodego jelenia. Oto stoi za naszym murem. Patrzy przez okno. Zagląda przez kraty. Miły mój odzywa się i mówi do mnie: powstań, przyjaciółko moja, piękna moja, i pójdź. Gołąbko moja, ukryta w zagłębieniach skały, w szczelinach przepaści. Ukaż mi swą twarz, daj mi usłyszeć swój głos, bo słodki jest głos Twój i twarz pełna wdzięku. Mój miły należy do mnie, a ja do niego. On mi powiedział: połóż mnie jak pieczęć na Twoim sercu, jak pieczęć na Twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak otchłań. Żar jej to żar ognia, płomień Pana. Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki. Oto słowo Boże.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majątność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Oto słowo Boże. Bogu nie będą cechy. Jezus powiedział do swoich uczniów: na początku stworzenia Bóg stworzył ludzi jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela. Oto słowo Pańskie. Kiedyś byłem w Bośni i Hercegowinie, rzeczywiście straszny kraj, mimo że wojna już prawie 20 lat temu tam się skończyła. A potem przeczytałem, że jest tam taka miejscowość, ona się nazywa Srednji Brieg. I w tej miejscowości jest 13-tysięczna parafia katolicka. I nie ma tam rozwodów, w ogóle. Ktoś by powiedział coś przedziwnego, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, jakieś czary mary. Nie. Ci ludzie, kiedy spotykają się i kiedy chcą zawrzeć w przyszłości związek małżeński, przeżywają zaręczyn. I w czasie tych zaręczyn otrzymują od swoich rodziców krzyż, krucyfiks, Chrystusa. I kiedy po zaślubinach udają się do swojego domu, to ten krucyfiks wieszają nad swoim łóżkiem. I przed tym krucyfiksem dzieje się wszystko. I kłócą się, i godzą się, i miłość wybucha, i czasami trudne problemy są rozwiązywane, zawsze przed nim i zawsze z nim. A w momencie zaślubnim jest taki szczególny znak, bo kiedy wy sobie podacie ręce, kapłan zwiąże je stół, a oni te ręce mają wiązane na krzyżu Chrystusa, z tą świadomością, że przyjdzie stoczyć nie jeden bój, przyjdzie stoczyć nie jedną walkę. I zobaczcie, dzisiaj dziękuję wam za te czytania, bo rzeczywiście one bardzo was wyrażają. Wy jesteście bardzo spontaniczni, pełni energii. Kiedy to czytanie z pieśni nad pieśniami wybrzmiało dzisiaj, to rzeczywiście tak jakby o was. I pewnie myślicie o sobie, bo kto jest tą kobietą, kto jest tym mężczyzną? No wy właśnie, w tej chwili. Ale zobaczcie, to czytanie to coś więcej, bo Pieśń nad pieśniami to opowieść o miłości Boga do swojego stworzenia, o miłości ogrodnika do swojej winnicy.
o miłości Boga do człowieka. I zobaczcie, co się dzieje w momencie waszego ślubu. Ta wasza miłość, którą przynosicie przed ołtarz Chrystusa, zostanie wyniesiona do takiej godności, do miłości tej, którą Chrystus umiłował Kościół. Będziecie uczestniczyć w tym samym, już za chwilę, kiedy wstąpi na was Duch Święty, kiedy wypowiecie słowa przysięgi małżeńskiej i położycie pieczęć. To jest właśnie to, co przyniosła dzisiejsza Ewangelia. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Położycie pieczęć na swoim życiu, na sobie samym. I nie będzie już nigdy osobno każdego z was. Nie będzie osobno Moniki, nie będzie Marcina. Będziecie jedno ciało i jedna dusza. I tak już do końca, cokolwiek by się nie stało. Dzisiaj zaczynacie tę przepiękną przygodę. I kładziecie dobry fundament. Bo kładziecie ten fundament, którym jest Jezus Chrystus. I bądźcie pewni, że nie uchroni to was przed tym, żeby nie było problemu w życiu. Nie. Nie zawsze ten dywan, którym będziecie iść, będzie taki biały wśród kwiatów i świec. Nie, nieraz będzie pod górę, a może nawet częściej. Będą problemy, a znając waszą emocjonalność, będzie iskrzyło pewne. Ale tak trzeba. Tak trzeba. Niech iskrzy, ale zawsze z Chrystusem. Bo przed Chrystusem też trzeba się kłócić. Też. Ale nigdy bez Niego. Razem z Nim. Nie może nad gniewem człowieka zachodzić słońce. Pamiętajcie o tym, to jest chyba najlepsza rada, jaką można dać tym, którzy zaczynają dzisiaj wspólną drogę. Przed wami była piękna uroczystość też, bo to było 50-lecie małżeństwa. To już za chwilę. Tak się tylko wydaje. Jak pytałem tych jubilatów złotych, no, jak to było? Tak jakby wczoraj. Tak jakby wczoraj. I przypominam sobie, co kiedyś nasz obecny biskup, arcybiskup Wojciech Polak powiedział. Kiedyś też odprawiał taką uroczystość złotych zaślubin i potem został zaproszony na poczęstunek. No i ten starszy pan tak do niego podszedł. Usiadł przy nim i mówi: biskupie, kiedy odprawiałeś mszę świętą i łamałeś Chrystusa, bo przed Komunią Świętą jest ten wyraźny znak łamania ciała Chrystusa, to rozrywanie ciała Chrystusa, to znak Jego śmierci. Kiedy łamałeś ciało Chrystusa, to ja sobie tak myślałem, ile w ciągu tych 50 lat trzeba było razy się łamać. Łamać się z Chrystusem, to zawsze zwyciężać. I zobaczcie, to co z kolei przyniosło nam ta piękna pieśń, ten hymn o miłości, to jest wasze pragnienie. Takiej miłości, która nie zazdrości, takiej miłości, która nie pamięta złego, zawsze wierzy, wszystkiemu ufa. To jest nasze głębokie pragnienie, ale wiemy, i ja myślę, że to jest doświadczeniem każdego z nas tutaj, że ta nasza miłość ludzka jest zawsze do jakiegoś momentu. Potem już nie, bo nie umiem, bo nie potrafię, bo sobie nie wyobrażam. Miłość Chrystusa te bariery łamie. Jeżeli będziecie go zapraszać do swojego życia, będziecie łamać te bariery. I dzisiaj jeszcze o jednej rzeczy chciałem powiedzieć. O tej, która króluje tej świątyni, Madonnie Uśmiechniętej, Królowej Nadziei. Ona była na weselu w Kanie Galilejskiej. Dzisiaj to też jest taka Kana Galilejska, wasza Kana Galilejska, gdzie ślubujecie, gdzie będziecie za chwilę weselić się. I zobaczcie, i Maryja na tym weselu patrzyła, co się dzieje. I widziała, zauważyła taką prozaiczną rzecz, że wina nie mają. Wydawałoby się prozaiczną. Idzie do swojego syna. I ona też tak będzie w waszym życiu. A szczególnie ta z Bazyliki. Ona łaskami słynie. Rzeczywiście jest taką szczególną patronką rodzin. Pamiętajcie o tym, żeby zawsze brać ją do swojej rodziny. Zapraszać ją. Ona przyniesie wam swojego syna. I ona też wam powie te słowa, które powiedziała właśnie tam w Kanie: zróbcie wszystko, cokolwiek powie wam mój syn. Tak naprawdę więcej nie trzeba. Niech w tym waszym życiu będzie więcej tych pięknych odcinków, tych trudnych mniej. To nasze głębokie życzenie. Ale pamiętajcie, że te trudne często tą waszą jedność będą wzmacniać. Jeżeli przejdziecie je razem, nigdy sam. Jedno ciało i jedna dusza. Monika i Marcin. Amen. Moniko i Marcin, wysłuchaliście Słowa Bożego i przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości i małżeństwa. W imieniu Kościoła pytam was, jakie są wasze postanowienia?
Moniko i Marcinie, czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Chcemy. Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli aż do końca życia? Chcemy. Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, które was Bóg obdarzy? Chcemy. Prośmy Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał narzeczonym łaskę wytrwania. Niech ich miłość przez Niego umocniona stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła. Związek małżeński, podajcie sobie prawe dłonie i wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej. Ja, Marcin, biorę Ciebie, Moniko, za żonę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedynej i wszyscy święci. Ja, Monika, biorę Ciebie, Marcinie, za męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez was zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Błogosław Boże te obrączki, które poświęcamy w Twoim imieniu. Spraw, aby ci, którzy będą je nosić, duchowali sobie doskonałej wierności, trwali w Twoim pokoju, pełnili Twoją wolę i zawsze się miłowali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrączki. Moniko, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Marcinie, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Twoim pięknym, Panie, Ty otwierasz.
powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, której żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Zawsze chcę kochać się przy Tobie być.
i żonę już do końca i na zawsze, jako jedno ciało i jedna dusza. Niech to Boże błogosławieństwo, które teraz zmaterializuje się w tych słowach, Wam zawsze towarzysza. Matka Boża, niech Was wspiera. Pan z Wami. Bóg Ojciec niech Was zachowa w miłości wzajemnej i zgodzie, aby pokój Chrystusowy Was zamieszkał i stale przebywał w Waszym domu. Bądźcie szczęśliwi jako rodzice i ciesząc się życzliwością przyjaciół, żyjcie z ludźmi w prawdziwym pokoju. Wśród świata bądźcie świadkami, że Bóg jest miłością, aby stroskani ubodzy doznawszy Waszej pomocy, przyjęli Was kiedyś z wdzięcznością do wiekuistego domu Boga. Was wszystkich tutaj zgromadzonych niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Overseas, we'd acquire.